Siemano, siemano. Słuchajcie, witamy was w drugim odcinku, chociaż powiem wam szczerze, że liczyłem, że drugiego odcinka nie będzie. A dlaczego powiedziałem, że miałem nadzieję, że nie ten, bo jest weekend i miałem nadzieję się wyspać, ale z drugiej strony poobcuję troszeczkę z moją szanowną małżonką. Czego się boicie najbardziej? Fobię. Ja mam arachnofobię. Ja mam sylwiofobię. Zaśpiewajcie ulubioną piosenkę Disco Polo. Nie lubię Disco Polo i nie będę śpiewać Disco Polo. I tańczy dla mnie, bo dobrze to wiesz. No wiem, no. Uwielbiam ją. Kobiety często mówią o równouprawnieniu. Ale to nie jest pytanie. A gdzie jest równo... Nie, no po co... A jaka jest ulubiona część ciała u Sylwii poza głową? Czemu od razu to pytanie było twierdzące i było podkreślenie, że głowa jest... To nie jest zdanie twierdzące. Po prostu wiesz, jest... Po co się czeka? Musisz powiedzieć, że poza głową. No dobrze. No to w takim razie moja ulubiona część ciała... Lubię jej usta. Poza głową. Ale przecież ust nie mam, kurde, na szyi. Poza głową, moją ulubioną część. Raz. Moment. Dwa. Trzy. Muszę pomyśleć, bo to jest... Aż tak, musisz myśleć. Masz ładne dłonie. Naprawdę masz ładne dłonie. Tak jest winny. I w ogóle. What? Gwiezdne wojny czy Władca Pierścieni i dlaczego? Gwiezdne wojny. Nie, no przepraszam. To jest klasyk kina. Gwiezdne wojny miały takie efekty, jakich do dzisiaj nie mamy. Przestań robić kazania przy każdym pytaniu. Boże, to jest nie do zniesienia. Ja myślę, że mógłbym politykiem zostać. Ja myślę, że wtedy byśmy mieli wojnę domową. Obiecuję, że wszyscy. Ja bym czołgi mieli. Każdy miałby za darmo karnet na siłownię, byłby finansowany i solarium. A wszystko inne. Jezu. Wasz kandydat na prezydenta. Pewnie powiesz ja. Taki dobry prezydent, który by zadbał o nasze dobro i tak dalej, byłby nim mój pies Mateusz. Mateusz jest filozofem. Mateusz jest dostojny. A ja na przykład lubię Biedronia i pójdę w politykę. Uważam, że jest fajnym człowiekiem. Dlaczego lubisz różowy kolor? Bo mogę. Ewentualnie, jeżeli chodzi o odniesienie się do tego, że niektórzy mężczyźni mówią, że kolor nie jest męski. Ja tak obciekam męskością, że nawet róż nie jest w stanie zdabić blasku mojej męskości. Co sądzicie o białym kłamstwie? A jest czarne kłamstwo albo różowe kłamstwo? Ja nie wiem, co znaczy białe kłamstwo. Białe kłamstwo to chyba takie... A też nie wiesz? No, próbuję to wykminić, bo nie wiem. Poczekaj, sprawdzę w Google. Kłamstwo w dobrej intencji. No poczekaj, no zacząłem już mówić pierwsze, no. A wiesz, że ja nigdy nic nie mogę powiedzieć? Co ty gadasz, ty cały pierwszy odcinek? Siejesz panikę. A i, dobra. Boże, widzicie, to jest histeryk. Teraz dopiero mam na to potwierdzenie. Dobrze, że to jest nagrane. Mówić czy nie mówić? Ja uważam, że jeżeli rzeczywiście jest w dobrej intencji, a mówiąc prawdę, moglibyśmy zrobić komuś krzywdę, no to uważam, że można się dopuścić tego. A ja uważam, czego oczy... Ale nie wtedy, kiedy facet na przykład zdradzi kobietę i uznamy to za białe kłamstwo. Czego oczy nie widzą, temu sercu nie żal. Pierwsza praca. Opowiedzcie jakąś historię. Moja pierwsza praca była w zoo. Pomagałam w budce wujka mojej koleżanki sprzedawać hot dogi. A potem nie dostałam z tego żadnych pieniędzy, bo okazało się, że mnie koleżanka wykibała. Koniec historii. Jak miałem 14 lat, pracowałem na bazarze i sprzedawałem torebki. A przynajmniej sprzedawałeś jakieś? Udało ci się? Ty sprzedawałem dużo, naprawdę. Dużo? Schodziły takie panie po 70-60 zazwyczaj. Czyli pewnie mojej babci coś wcisnąłeś. Bardzo możliwe. A nie, dobra, wtedy nie miała 70 lat. Halo, widać mnie? Widać. Poczekaj, ja pokażę, jak ty się zachowujesz. Halo, dzień dobry. Halo, Jordan, słyszysz mnie? Następne pytanie. Ja przynajmniej uczę ludzi wartości, które są ważne w życiu. Ty nie musisz uczyć ludzi, ty nie jesteś pedagogiem. Wstawiam zdjęcie z białkiem. Chociaż to wstawiam. Wstawiam zdjęcie z białkiem.
czyli to radio nie działa, bez sensu. Radio też działa, tylko musisz nacisnąć.